Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje i zapraszam Was dzisiaj na kolejny challenge. Przez 24 godziny będę układać klocki Lego. Małe zestawy, duże zestawy, Lego Disney, Lego Harry Potter, minifigurki. A to wszystko dlatego, że ja kocham Lego, uwielbiam Lego, no i te wszystkie zestawy, które się teraz pojawiają, to jest po prostu jakiś hit. No spójrzcie tylko na to. Czyż to nie wygląda przepięknie? Ten zestaw Harry'ego Pottera, a szczególnie ten Patronus, jest po prostu moim wymarzonym. Chociaż uwielbiam też tego typu zestawy, są również przepiękne. Zobaczcie na tego Króla Lwa. A jak bardzo bym go chciała! W ogóle zestawy z Disneya są moimi wymarzonymi. Miejmy nadzieję, że dzisiaj jeden z wymarzonych, czyli zestaw ze Stitchem, uda mi się dostać w sklepie. Bardzo bym chciała, więc zabieram Was od razu na zakupy, ale najpierw ułóżmy sobie pierwszy zestaw. Tak, to jest chyba najmniejszy zestaw Lego ze świata Harry'ego Pottera. Mamy tutaj mini zestaw i jest to mini Hogwarts. Zobaczcie, jak fajnie on wygląda. Z tego, co mi się wydaje, to możemy go zbudować chyba w dwóch wersjach, ale najważniejsza rzecz, mamy tutaj mini figurkę Albusa Dumbledora. Tych klocków naprawdę nie ma tutaj zbyt dużo. Od razu sobie zabiorę te, które są do figurki. Mamy tutaj nogi, mamy tutaj ciało, jest też głowa, musi być oczywiście broda i jeszcze gdzieś, ej, czekajcie, czekajcie, o, jest, jest. Fryzura. Figurka wygląda ekstra, ale prawie bym zapomniała, przecież on musi mieć różdżkę. I tutaj jest taka różdżka, wkładamy mu ją do ręki. Czekajcie, czekajcie. A, muszę jakoś to wcisnąć. No i mamy to, jest gotowe, tak się prezentuje moja pierwsza dzisiaj mini figurka. No dobra, a teraz ważniejsza rzecz, musimy sobie zabrać tutaj instrukcję. To wygląda troszeczkę jak taki mini plakat. I zobaczcie, tutaj mamy pokazanych różne warianty, jakie możemy stworzyć z tego mojego zestawu, a następnie możemy je wszystkie ze sobą połączyć. Ja niestety mam tylko jeden zestaw, bym musiała ich mieć tutaj aż 8. No dobra, ale budujemy. Ej, to wcale nie jest takie łatwe. Tych punktów jest tutaj mnóstwo. Jestem na punkcie numer 8 aktualnie i jest to punkt 8 z 13. Teraz z tego co widzę, muszę wziąć taki klocuszek, dołożyć tutaj. Wiecie co? Lepiej mi się zdecydowanie składa to Lego, gdy nie jest to nagrywane, bo jakoś tak lepiej się... Wiecie co? To składanie Lego naprawdę jest przyjemne. Dawno tego nie robiłam i mega się cieszę, że do tego teraz wróciłam. Teraz musimy zbudować taki zielony dach. Zrobiłam to! Udało się! Pierwszy zestaw dzisiejszego dnia jest już ułożony. Z mojego ukochanego świata, czyli ze świata Harry'ego Pottera. Patrzcie na to. O, wow. No, figurka jest przepiękna. Albus Dumbledore jest po prostu przepiękny. No, a ten miniaturowy Hogwarts to jest na pewno jakaś część chyba Hogwartu. Widzimy tutaj wieżę i są mniejsze wieżyczki. Tutaj jest jakby wejście z tej strony. No i to wygląda po prostu przepięknie. Fajnie jest postawić tutaj jeszcze tę figurkę. Da radę? A, przez te włosy ona się nie mieści. Może gdzieś tu? O, o, może tak bokiem ją sobie postawimy, ale znalazłam coś jeszcze. Miniaturowe gadżety, są to karty czarodziejów i czekoladowa żaba. No dobra, a teraz Was zabieram w fajne miejsce. Dostałam cynk, że dosłownie u mnie na osiedlu, dwa bloki obok, jest miejsce, gdzie dostanę Lego za 3 zł. Tak, zgadza się, Lego za 3 zł, pełnowartościowy produkt, oryginalne Lego i serio tylko za 3 zł i to ponoć jest w jakiejś większej ilości. Takie dostałam informacje, więc chodźcie razem ze mną, a gdzie? Zabieram Was do sklepu z używaną odzieżą, czyli po prostu do Lumpexu, gdzie są też jakieś zabawki, końcówki, nie wiem jaka to będzie seria tego Lego, ale wiem, że jest tylko po 3 zł. Tak więc zapraszam Was na moje osiedle, szaro-bure blokowisko. Idziemy sobie tutaj między krzaczkami. No i słuchajcie, wchodzimy sobie do second handu. Może nie będę tego nagrywać, bo tam jest mnóstwo ludzi z tego co widziałam, bo dzisiaj jest chyba nowy towar. Tak mi się wydaje. No ale mamy to. Patrzcie na to. O wow! Mam ich całą torbę. 8 albo 10 sztuk. Już sama teraz tego nie pamiętam. Nawet pani po 2 zł chciała mi je sprzedać, bo jakieś znalazła jeszcze tam pod ladą. Tak więc mega fajne miejsce. Są to mini figurki z serii 21. Myślałam, że to jest jakieś stare Lego, ale nie, to jest jedna z nowszych serii i mam tego naprawdę dużo, schowane tutaj do torby. No ale już jestem mega, ale to mega ciekawa, jakie trafią mi się figurki, więc chowam to i wracam szybciutko do domu. Mam to, udało mi się to dorwać i to nie był żaden fake. O wow, 1, 2, 3, 4 spadło, 5, 6, 7, 8, 9,
jednak 10 jest tych saszetek. Zielone opakowanie, seria numer 21. No ten odcinek z LEGO no zapowiada się mega, mega, mega fajnie. Jakie tutaj są fajne figurki. Pierwsze co bym chciała to na pewno tego pieska tutaj. Chciałabym również Biedronkę. Co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj z tego takiego rozbitka z filmu. Widzimy tutaj jeszcze jakichś innych takich dziwnych tubylców. No dobra, robimy unboxing. W ogóle to jest mój pierwszy raz z mini figurkami. Nigdy w życiu nie otwierałam tych saszetek. Co my tutaj mamy? Okej, na pewno jest ulotka, na której jest pokazana cała kolekcja do zebrania i możemy sobie odhaczać te figurki, a mamy ich tutaj 12, więc jak dobrze dzisiaj pójdzie, no to mogę ich zdobyć dzisiaj aż 10. A pierwsza mini figurka to, moi drodzy, jest jakiś obcy. Bardzo łatwo się to składa, po prostu montujemy figurkę. Tutaj zamiast głowy mamy jakąś taką straszną maskę. Jest też podkładka. W ręku jest jeszcze jakiś taki kilof, czy też jakiś taki łom. No i chyba jakiś kryształ. Jestem mega podekscytowana, no bo takie tanie Lego, mega fajnie. Biorę sobie tą karteczkę i odhaczam. To akurat jest figurka numer 11. Zrobię tutaj taki krzyżyk. Zobaczcie, ile ich tutaj jest, jak fajnie wyglądają. Lecimy dalej. Kolejna saszetka. Nie mam pojęcia, co jest w środku. Nic nie da się tutaj wyczuć. Mamy, ej, inną figurkę. Ale czadowo! Ej, co tu jest? Ta jest dodatkowo jeszcze schowana w takiej folii. Tutaj mamy oczywiście tę samą instrukcję, mamy podkładkę, a to jest jakiś jakby taki zielony pióropusz? Dobra, ja już wiem, kto to jest. Na początku myślałam, że to jakiś Indianin, a to jest gwiazda na scenie muzycznej. Ona ma mikrofon, a ten pióropusz to po prostu jest jakaś ozdoba. Odhaczam to teraz na mojej liście. To jest figurka numer 12. No i sięgnęłam teraz po saszetkę, która jest nieco grubsza. Sprawdźmy zatem, co tam się kryje w środku. Okej, jest figurka inna. Ej, tu jest wieloryb? Chyba trafiłam jakiegoś surfera, bo mamy tutaj nawet deskę do pływania. Tak to wygląda, no i nie wiem czasem, czy to nie będzie figurka numer jeden z tej całej kolekcji. Ten zestaw jest naprawdę dosyć duży, jest figurka, to jest dziewczyna, jakaś surferka. Tutaj ma deskę, tutaj ma pagaj, czyli takie pojedyncze wiosło. No i przede wszystkim mamy tutaj przepięknego delfina. Zaznaczam na mojej liście, to akurat jest figurka numer jeden. O rany, jeszcze bym bardzo chciała trafić tę tutaj Biedronkę i tego słodkiego pieska. Chociaż reszta pozostałych też jest fajna. Znowu mam tutaj saszetkę, która jest taka nieco grubsza, więc zobaczmy, co jest w środku. Najpierw zerkam, czy to jest nowa figurka? Tak. No nie wierzę, patrzcie na to. Tutaj widać kopyta. To jest koń! Trafiłam centaura. Ten, kto oglądał Harry'ego Pottera, ten dobrze wie, o kogo mi chodzi. Jest to pół człowiek, pół koń. O wow. To już nie jest zwykła figurka. To jest coś ekstra. Wygląda przepięknie. Ten centaur to jest chyba w ogóle kobieta, tak mi się wydaje, bo ma przepiękne, długie włosy. Ma tutaj w ręku jeszcze jabłko, ma łuk, ma strzały. No i to wygląda po prostu przepięknie. Moim zdaniem to jest kolejna figurka, która zasługuje na miejsce numer jeden. A jeśli chodzi o moją listę, to akurat jest figurka numer 6. Póki co nie ma żadnych powtórek i aby tak zostało. O rany, chcę 10 różnych figurek. Reszta tych saszetek, które mi pozostały, są dosyć takie płaskie, więc chyba nie trafię już żadnych takich większych figurek. Oby tylko nie było powtórek. Zaglądam. A jest Biedronka. A jak czadowo! Po czym to poznałam? Oczywiście od razu po tych skrzydełkach. Tutaj mamy jeszcze taki kask z czułkami, a figurka znowu wygląda przepięknie. No jestem zachwycona tymi figurkami i musicie uwierzyć, że kosztowały po prostu kilka groszy. Nie dość, że to jest taka przepiękna figurka, to jeszcze ta biedroneczka ma tutaj taki listek z małą biedronką i jeszcze małą biedronkę ma w rączce. Zobaczcie z tyłu, ma taką jakby pelerynę i tutaj ma kropeczki i skrzydełka małej biedronki. Na mojej liście do odhaczania jest to figurka numer 4, więc sobie tutaj zaznaczam, nie ma żadnej powtórki, jest dobrze, a ja teraz sięgam tutaj obok o kolejne saszetki. Ta wydaje mi się być jakaś taka najgrubsza. Sprawdźmy, bo jeżeli jest taka gruba saszetka, to oznacza, że ona ma tam więcej gadżetów dołączonych. Czekajcie, czekajcie. Dobra, jest coś, czego nie mam, bo widzę tutaj jakiś taki gadżet, którego nie miałam wcześniej, a mianowicie, patrzcie na to, to jest miniaturowa gitara. Ale wtopa, to nie jest gitara!
To są skrzypce! A to jest nasz mały bohater, zobaczcie, ma tutaj faktycznie skrzypce. Jest to taki mały chłopiec, a w drugim ręku ma smyczek. Zorientowałam się dopiero po takim uchwycie. Zaznaczam sobie tutaj na liście. Ej, jest tego dosyć sporo. Akurat ta figurka z tym skrzypkiem to była figurka numer 2. Otworzyłam kolejną saszetkę, poczekajcie. Wow, jaki wielki element, patrzcie na to. To jest czerwony samolot i znowu mamy tutaj saszetkę w saszetce, ulotkę i podstawkę. Ten, kto wymyśla te figurki, moim zdaniem powinien dostać jakąś nagrodę. Ja się zastanawiam, co mam zrobić z tym samolotem, jak to zrobić, a to jest po prostu człowiek w samolocie. To jest taki strój, widzicie? Tutaj mamy tułów, tutaj jest głowa, a na dole wystają nogi i tak to się prezentuje i to znowu jest taka malutka figurka. Chyba w końcu trafiłam na figurkę, o której mówiłam od początku. To była Biedronka i psiaczek. I mamy tego psiaka! Zobaczcie na to, od razu zauważyłam tą taką maskę. To jest chyba jakiś taki bulldog. Mamy tutaj kości, jest też podstawka. No i składanie tych figurek jest mega łatwe. To jest znowu taka malutka figureczka. Czekajcie, przód muszę zrobić odwrotnie w ten sposób. Kładziemy teraz głowę. Tutaj ta figurka w ogóle wytyka język. Kładziemy tę maskę, jest podstawka, stoi figurka, wygląda przepięknie. No i dodatkowo jeszcze ta figurka z każdej strony, zobaczcie, jest taka jasna, ma taką apaszkę jakby przewiązaną pod szyją, no i w ręku jeszcze trzyma kości. Szkoda, że one po prostu nie są bardziej brązowe, tylko są jakieś takie niebiesko-zielone. Odhaczam na liście, jeszcze ten poprzedni samolot to jest numer 9. Ten psiaczek to jest numer 5. No i co mi jeszcze tutaj zostało? Zostały mi jeszcze 4 figurki. Jakiś policjant, pan, który zbiera miód, pszczelarz jest ekstra. Tutaj jakiś taki jakby z Ameryki Południowej. No i tutaj ten rozbitek. Coś czuję, że gdyby pani znalazła 12 tych saszetek, to by miała każdą inną figurkę, a tak niestety mam 10. No ale sprawdźmy. W ogóle jakie to jest szczęście, że mam każdą inną figurkę. I tutaj też mam inną. Tak się prezentuje ten rozbitek. Zobaczcie, jest mega zarośnięty. Ma tylko jakieś takie shorty ubrane. W ręku trzyma jakąś taką zbitą, zieloną butelkę. No a obok ma swojego małego, uroczego, słodkiego kraba. Zaznaczam na liście, jest to figurka numer 3, no i niestety została mi już ostatnia saszetka. Policjant, wojownik albo pszczelarz. Chyba najbardziej bym chciała tego pszczelarza albo tego wojownika. I kogo mamy? No nie wierzę. Mamy policjanta. No i figurka numer 10 odkryta. Ona ma najwięcej gadżetów. Nie dość, że figurka ma kask, jakiś taki plecak. W tym plecaku ma chyba jakąś taką pałkę, ma też kajdanki, z przodu mamy tarczę i mamy jeszcze pistolet. Takie zakupy uwielbiam. Pytałam panią z tego miejsca i powiedziała, że często jej się zdarzają jakieś zabawki, ale Lego miała pierwszy raz, ale gdy się ono pojawi, to mam wpadać tam i ona będzie mi je zostawiać, więc się mega, mega cieszę. Lego za 3 złote, no kto by nie chciał. Dobra, ale to były małe zestawy, a ja wam powiedziałam, że chcę zestaw ze Stitchem. Tak więc jedziemy na salę do jakiegoś sklepu, bo tam ostatnio widziałam mnóstwo zestawów Lego, więc chodźcie razem ze mną, sprawdźmy, czy uda mi się znaleźć tego Stitcha. Pam, lecimy! No i jesteśmy już na miejscu. Witajcie, witajcie, kochani. Jesteśmy w centrum handlowym. Wszystko do szkoły, plecaki, przybory, a ja szukam Lego. Poczekajcie, tutaj są zabawki. Ostatnio jak byłam, to były aż 2 rzędy tych Lego, a teraz jest mniej, ale trafiłam do raju. Patrzcie za mną. Kocham te kwiaty z Lego. Są przepiękne. Układałam kiedyś jeden zestaw i na żywo jakoś mnie to nie zachwyciło. Jednak jeśli chodzi o kwiaty, to wolę żywe, normalne zestawy. Ta papuga jest piękna, może bym ją wzięła, mega fajnie wygląda. Jakaś gitara, tu mamy co? Zestaw Duplo z kaczorem Donaldem? Serio? Mój syn uwielbia kaczora Donalda. A, chyba mu go wezmę. Ten zestaw też jest sztosik, też jest fajny. No ten Król Lew to jest akurat chyba Simba młody. Wygląda przepięknie. Co? Piotruś pan? Nie no, ja za każdym razem, gdy widzę Lego, to widzę jakieś zupełnie nowe zestawy. Tutaj już nic ciekawego nie ma. Powiem wam szczerze, że Friendsy to chyba są najmniej lubiane przeze mnie. City też. Friendsy i City, czyli te najbardziej popularne. Minecraft Ninjago. O, saszetki. Saszetki bardzo lubię.
ale nie ma tutaj nic ciekawego. Ja to zawsze szukam, wiecie, Star Warsy, Marvel, Harry Potter, to są moje kochane trzy uniwersa. No właśnie, ze Star Warsów jest jakaś taka bida, słabo. Jest jeden fajny zestaw, nie ten Darth Vader, zdecydowanie nie. Ten na dole, taki wielki zestaw jest fajny, fajnie wygląda, to jest kanonierka z Palpatinem. A na dole Harry Potter, kocham, dzisiaj był Harry Potter na początku układany, a ten z Gredek? Chyba sobie go zamówię na święta. Tak mi się wydaje. O, albo na imieniny. Imieniny mam wcześniej, więc chyba od męża poproszę o tego zgradka, bo wygląda przepięknie. Szczerze, jestem zawiedziona. Liczyłam, że będzie tego więcej. Z Disneya jest tylko ten Simba fajny i mega jestem zawiedziona. Nie mam czasu lecieć do kolejnego sklepu, ale jeżeli uda mi się znaleźć tego Stitcha, to na pewno nagram Wam to zdecydowanie. Inne zestawy tak średnio mi się podobają, więc nie no, lipa. Wróciłam do domu i jestem mega zawiedziona i mega rozczarowana. Zestawy były słabo. I tak sobie pomyślałam, że chyba najlepiej jest te zestawy kupować po prostu przez internet. Tak mi się wydaje, no bo jak to inaczej znaleźć te swoje wymarzone zestawy Lego, skoro ich nie ma po prostu w sklepie. Jest dosyć późno i ja przez cały dzień albo układam, albo kupuję, albo latam za jakimś Lego, więc sobie pomyślałam, że wieczorem na chillku odpalę sobie konsolę i zagram w jakąś grę Lego. Ale najpierw jeszcze jeden zestaw. Saszetka, taka malutka, zobaczcie, Lego City. No dobra, mówiłam Wam, że nie lubię City, ale ten zestaw jest fajny. Dlaczego? Bo mamy tutaj słodkiego króliczka. To jest taki zestaw, bym powiedziała, bardziej jesienny. Mam ten niedosyt, że nic nie kupiłam. Jest mi z tego powodu mega źle. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać taki odcinek. Na początek instrukcja, to jest bardzo ważne, no bo ten zestaw już jest troszeczkę większy. Gdzie jest ten króliczek? Dajcie mi tego króliczka. Jaki on jest mały! No dobra, patrzcie na to, to jest miniaturowy króliczek, czy też bardziej zajączek. Niby taki mały zestaw, a zobaczcie, ile tutaj mamy gadżetów, ile tutaj jest elementów. Jest konewka, jest ten króliczek, jest dynia, marchewka, no i przede wszystkim mamy też tutaj ogrodnika. Mamy spodnie, mamy takie ogrodniczki, jest też głowa. Czy on coś ma na głowę? Ma. Czapkę z daszkiem. Serio? Tak ma się skończyć ten odcinek? Jest lipa. Nie mam jednego najważniejszego elementu. Wydawało mi się, że może gdzieś spadł, go szukam wszędzie, ale cofnęłam sobie nagranie, jak wysypuję wszystko z tej paczki, no i nie ma najważniejszej rzeczy. A dokładnie chodzi mi o tę tutaj głowę. No nie ma jej! No zobaczcie, tutaj jest głowa mojego ogrodnika. Myślałam, że może z tej dyni zrobić głowę, ale to nie jest to, no bo ewidentnie tutaj tego nie ma. No nie ma tego nigdzie. Już wszędzie sprawdzałam, w kapeluszu, w koszyku. No nie, no nie wierzę. Ja jestem niepoważna. No pewnie, że nie było tego na nagraniu. Dlaczego? No bo to zostało tutaj w paczce. Zobaczcie, o to mi chodziło. O taką małą główkę. Nie, no jestem uratowana. Nadzieja, słuchajcie, tutaj kładziemy tę głowę. Aż słuchajcie, przez pewien czas się zdenerwowałam, ale udało się. Mamy przepięknego stracha na wróble. W ogródku razem z dynią, razem z roślinkami mamy tutaj jeszcze ogrodnika, jakiś taki koszyczek z marchewkami i tego malutkiego króliczka. Kolejny zestaw ułożony, a ja już naprawdę Wam mówię, że jest mega, ale to mega późno. Muszę kończyć ten mój 24-godzinny challenge. Nie było wielkiego, gigantycznego zestawu, ale było mnóstwo klocków Lego, a teraz czas na chill, czas na odpoczynek, idę sobie do pokoju, chodźcie razem ze mną, odpalamy konsolę i gramy w Lego. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Pa, pa!